Narodowej wstąpić chciałem, do narodowej wstąpić chciałem i na Kukiza zagłosowałem, i na Kukiza zagłosowałem. Moi drodzy, chcę tutaj mam powiedzieć, że w najbliższym o niedzielę odbędą się wybory do parlamentu i dobrze by było, żebyśmy się jako Polacy opamiętali i rzeczywiście położyli kres współczesnej Europie, którą zalewa fala imigrantów poprzez politykę Angeli Merkel. Ktoś mi powiedział ostatnio, że i tu pozdrawiam tą osobę, że może właśnie Angela Merkel chciała, żeby wpuszczać do Europy imigrantów, bo po prostu nie ma kto, brzydko to powiem, ale nie ma kto z nią uprawiać seksu, więc może sobie wymyśliła, że jakiś arabski imigrant na nią poleci. Ale to jest w formie żartu. A teraz mamy taką sytuację, jaką mamy. Ostatnio gdzieś przeczytałem w jakiejś prawicowej gazecie, że być może możliwa jest opcja we współczesnej Europie, jeśli utrzymamy takie kluje, jakie utrzymamy, to jest możliwość rozpętania się tak zwanej rozgrozo pedofilskiego lobby w Europie. Po prostu stanęły mi wszystkie włosy na wszystkich częściach ciała, gdy to usłyszałem, bo to by była kompletna ignorancja jakichkolwiek fundamentów obecnej Europy i obalenie wszystkich tych fundamentów europejskich, nie tylko kulturowych, nie tylko chrześcijańskich, ale nawet moralno, nie wiem, moralno-psychicznych, bo to takie lobby to jest dla mnie banda wariatów, banda psycholi, która przychodzi na tą właściwie na tą stronę szatańską, że tak powiem. A według mnie jedną z najlepszych opcji będzie właśnie opcja właśnie Kukiza, który opowiada się za nowoczesną Europą, ale Europą wyrastającą z tradycji i z takich forum, gdzie jest naprawdę Europa ojczyzn, a nie Europa federacji podzielona na niemiecko-francuską, więc widzimy, jak tu możemy dążyć do nowoczesnej Europy, w której moim zdaniem Polska może nie powinna grać wiodącej roli, bo tu by był wręcz jakimś tam futurystą, który był uznany za szaleńca, ale ważną rolę w tej Europie powinniśmy odgrywać, bo w końcu nie jesteśmy aż tak małym państwem w Europie, a wręcz bardzo dużym. Więc apeluję o to, żebyśmy myśleli podczas oddawania głosu i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że te wybory europejskie, które będą szansą na nowe otwarcie dla Unii Europejskiej i Unia Europejska nie będzie aż tak skostniałą
instytucją, jak jest do tej pory. Do widzenia.